skłusza Redeko. www.redeko.pl. Nie ma wolnego wejścia w nowy rok. Redeko od razu przygotowało atrakcje. Jakie? Uchylamy nieco rąbka tajemnicy. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy tydzień z Suzuki Garmas Redeco Open 2016 kursem sędziowskim. 13 chętnych, więc całkiem dobra liczba. Liczymy, że większa liczba chętnych pojawi się już w czwartek na turnieju kategorii C, czyli dla osób, które dopiero zaczynają swoją zabawę ze squashem. A oczywiście jeszcze większa liczba osób pojawi się na turnieju kategorii A, który już od piątku u nas, największa impreza squashowa w kraju. W tym tygodniu bardzo duże święto dla wrocławskiego squasha, 56 osób w drabince Open, 32 kobiety. Także bardzo wielu graczy ze ścisłej polskiej czołówki. Także na pewno, jeżeli ktoś będzie miał tylko czas, piątek, sobota, czy też niedziela, pojawić się w Redeco, obejrzeć squasha, to będzie to okazja naprawdę popatrzeć na graczy na najwyższym ogólnopolskim poziomie. My teraz skupimy się nieco na początkujących. Zawodnicy z tej grupy będą grać, przypomnijmy, w czwartek. Do środy natomiast przyjmowane są zgłoszenia. Można się sprawdzić w akcji z kolegami o podobnym poziomie squashowego wtajemniczenia. Warto zrobić pierwszy krok. Najlepsza okazja właśnie teraz w czwartek. Turniej dla początkujących. Zapisy do środy. Zupełnie nie trzeba mieć doświadczenia turniejowego, żeby wziąć udział. Także naprawdę zapraszamy. Przy okazji tego turnieju A jest to naprawdę dobra okazja, aby spróbować swoich sił w squashu. A turniej A to już pokaz najlepszych w kraju. Zjedzie cała śmietanka. To szansa też dla amatorów, by podpatrzeć w akcji wszystkich the best. Wyjątkowo wysoko została postawiona poprzeczka w tym sezonie. Żaden inny turniej nie miał tak dobrej obsady jak nasz. Będzie jeszcze kilka turniejów, jednak sądzę, że ten wynik może zostać niepobity. Naprawdę wysoki poziom zarówno w turnieju głównym, jak i w eliminacjach. No i myślę, że to przełoży się to na jeszcze więcej ciekawych spotkań. No to kilka szczegółów dla kibiców, kiedy tych najlepszych można podglądać. Eliminacje w piątek od godziny 18:00. Serdecznie zapraszamy. Do godziny mniej więcej 22:00 można oglądać zawodników. W sobotę od godziny 10:00 zaczyna się turniej główny. Mniej więcej popołudniem w sobotę będą ćwierćfinały. Natomiast niedziela to już półfinały, finały zarówno w kategorii Open, jak i damskiej, czyli już taki creme de la creme. Szczegóły dotyczące działań ośrodka Redeco na stronie redeco.pl. Nowe centrum squasha Redeco. www.redeco.pl.